Dzień dobry, dobry wieczór, a także dobry ranek, wspaniali ludzie! Niezależnie od tego, w jakim zakątku świata będziecie mnie oglądali, a także niezależnie od pory dnia i nocy. Witam Was na codziennej porcji najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, muszę tylko zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna czy też porada inwestycyjna. To, co powiem, ma wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz przechodzimy już do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi obecnie 19 990 dolarów i 2 centy po wzroście o 6,28% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 3,1%. Natomiast cena Ethera wynosi 1376 dolarów i 95 centów po wzroście o 6,48% w ostatnich 24 godzinach, a jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, no to jest wzrost o 1,05%. Jak zobaczymy sobie na wykres Bitcoina, no to widzimy, że tutaj cały czas jesteśmy w tym trójkącie. No i teraz tutaj idziemy w kierunku właśnie tej długoterminowej linii trendu i na dzień dzisiejszy ona się znajduje na poziomie około 21 tysięcy tutaj 500 gdzieś tak, chociaż teraz czekajcie, nie teraz, no powiedzmy gdzieś 21 tysięcy 200, jutro już będzie trochę niżej, także zobaczymy, jak tutaj się sytuacja rozstrzygnie, czy przebijemy w końcu tą długoterminową linię trendu spadkowego, czy jednak odbijemy się od niej w dół, no i znowu będziemy testować tutaj tą strefę popytową. Indeks Fear and Greed wynosi 20 punktów i spadł od wczoraj o 1 punkt, no i cały czas jesteśmy w obszarze ekstremalnego strachu. Jak spojrzymy na kryptobomble, no to ho, 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 mamy tutaj same tokeny wzrostowe, także wszystko rośnie. No i prym wiedzie Luna Classic ze wzrostem o ponad 60%. Natomiast na drugim miejscu jest, jeżeli dobrze widzę, Uniswap ze wzrostem o 15,9% i na trzecim miejscu Neo ze wzrostem o 15,3%. No a teraz przechodzimy już do informacji tutaj z świata krypto. Pierwsza rzecz to jest taka, że takie pytanie, czy token Cake, tutaj należący do projektu PancakeSwap, zyska wystarczająco dużo zainteresowania, aby osiągnąć wzrost. No i tutaj widzimy, że PancakeSwap jest jednym z najbardziej popularnych projektów sieci BNB na CoinMarketCapie, no i odnotował ponad 8% wzrost w ostatnim tygodniu, a 24-godzinny wolumen obrotu tutaj gwałtownie wzrósł o ponad 52% do ponad 55 milionów dolarów. No i tutaj jak widzicie, właśnie tutaj widzimy, że PancakeSwap był na trzecim miejscu, tak, tutaj najczęściej wyszukiwanych tokenów. No i tutaj kolejny mamy na drugim miejscu Cake'a, tutaj też na trzecim miejscu, no i tutaj mamy wykres Cake'a i jeżeli bykom uda się utrzymać poziom 4,50 dolara, no to kolejnym istotnym oporem będzie psychologiczna bariera 5 dolarów. A co istotne, niedawno spalono ponad 7 milionów tokenów Cake wartych 32 miliony dolarów, usuwając część tych tokenów właśnie, usuwając te tokeny z podaży, no i to może również tutaj pomóc bykom. Kolejna informacja jest taka, że sankcje nałożone na Tornado Cash ujawniły potrzebę rozwoju protokołów tutaj zdecentralizowanych, no i świat krypto będzie nadal rozwijał nowe narzędzia do ochrony użytkowników, a tutaj samego Tornado Cash nie da się zamknąć. No i ta sytuacja z pewnością ujawniła właśnie potrzebę rozwoju większej liczby silniejszych narzędzi i protokołów, które promują i poprawiają decentralizację, czyli kluczowy filar ochrony prywatności. Natomiast tutaj kalifornijski Departament Ochrony Finansowej wydał nakaz zaprzestania działalności tutaj dla pożyczkodawcy kryptowalutowego
Nexo Group za oferowanie rachunków przynoszących zysk. No i powiem Wam, że to jest bardzo ciekawe, bo jestem ciekaw, co się stanie również z giełdami, bo tu widzimy, że według właśnie tego departamentu Nexo tutaj zaoferowało produkt Earn Interest, czyli zarabiaj odsetki czy też oprocentowanie, który oferuje zwroty do 36% bez informowania klientów, że są to jakby papiery wartościowe. No i Nexo oferuje rachunki takie flexterm, tak, i zablokowane na czas określony. No to właśnie dużo też giełd takich oferuje te takie no flexy, kurczę, teraz wyleciało mi z głowy, jak to się nazywa, tak, no ale staking, tak, wiecie, na takie, że w każdej chwili można wycofać, a także zablokowany na określoną ilość czasu. Także ciekawy, jak to będzie wyglądało, no bo widzimy, że tutaj do Nexo już zostało tutaj, znaczy został wysłany ten wniosek o zaprzestanie działalności. Kolejna informacja jest taka, że gigant tutaj, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, czyli amerykański Walmart, uruchamia dwie strategiczne inicjatywy w metaversie Roblox. No i tutaj dwie nowe inicjatywy, czyli Walmart Land i Walmart's Universe of Play, mają zostać uruchomione 26 września, tak, czyli wczoraj miały zostać uruchomione, no i będą skierowane do 52-milionowej bazy graczy właśnie Robloxa. No i tutaj, jeżeli chodzi o ten Walmart Land, to będzie on oferował interaktywne doświadczenia na różnych wyspach i będzie się tam koncentrował na biznesach związanych z modą, urodą i rozrywką. Natomiast do dzieci będzie skierowany Walmart Universe of Play. Tutaj widzimy, że zmiana nastawienia do kryptowalut w Japonii powoduje ponowne wejście Binance'a. No i tutaj widzimy, że właśnie premier Japonii niedawno zaproponował wsparcie dla firm Web3, a regulator finansowy zaproponował poluzowanie zasad opodatkowania przedsiębiorstw. No a Binance już próbował wejść do Japonii w 2018 roku, ale tam no niestety to była nieudana próba. No i teraz po zmianie właśnie tutaj nastawienia do krypto ponownie próbuje wejść tutaj na rynek japoński. A tutaj widzimy pytanie, czy Bitcoin wreszcie osiągnął dno. No i tutaj mamy, czekajcie, czy ja sobie coś zaznaczyłem, tak. Tutaj widzimy, że monety starsze niż 3 miesiące osiągają obecnie ATH na poziomie 86,3% całej podaży Bitcoina pod względem wartości tutaj dolarowej. No i patrząc na wykresie tutaj Realized Cap HODL Waves, widać, że pomimo ostatnich problemów z ceną, hodlerzy Bitcoina wydają się niezachwiani w swoim długoterminowym przekonaniu. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o drugą stronę, no to widzimy, że tutaj ilość posiadanych Bitcoinów przez wieloryby stale spada od 11 miesięcy. No i tutaj długoterminowi posiadacze kontynuują akumulację. No a tutaj podaż, znaczy ilość posiadania bitcoinów przez wieloryby, tu jeżeli chodzi o adresy pomiędzy posiadające pomiędzy 100 bitcoinów a 10 tysięcy bitcoinów, osiągnęła 2,5-letni dołek. No i tutaj widzimy właśnie, jak ta posiadanie tutaj tych bitcoinów spada przez te duże portfele wielorybów. A tutaj mamy no bardzo, bardzo ciekawą informację, ponieważ naukowcy ze Stanford proponują odwracalne transakcje na Ethereum. No i pytanie jest takie, co by było, gdyby transakcje na Ethereum można było zamrozić lub nawet odwrócić. No i tutaj badacze ze Stanford zaproponowali nowe standardy tokenów Ethereum o nazwie ERC20R i ERC721R i zostały one zaprojektowane jako prototypowe standardy tokenów opt-in, które wspierają odwracanie transakcji, gdy sytuacja i dowody to uzasadniają. No i chodzi o to, że można by było na krótko zamrozić czy też odwrócić transakcję. No i to ma związek właśnie z tutaj z tymi hakami czy też
z no, wielkością tutaj skradzionych, ilością skradzionych kryptowalut, bo widzimy, że w 2021 roku 14 miliardów dolarów tak w kryptowalutach zostało skradzionych. No i tu chodzi o to, żeby tutaj można było właśnie takie transakcje odwrócić, żeby odzyskać te skradzione kryptowaluty. Natomiast tutaj plan B wyznacza nowy cel dla Bitcoina. No i on mówi, że co najmniej 5-krotny wzrost ceny nastąpi. Tak, no i tutaj mówi, że cena Bitcoina może wzrosnąć do szerokiego zakresu od 100 tysięcy do 1 miliona dolarów. Tak, no i tutaj widzimy, że w ostatnim tweecie zawarł on nowe dane mające na celu ulepszenie modelu Bitcoina Stock to Flow 2019 i przedstawił go za pomocą białej przerywanej linii, tak, tutaj widzimy właśnie na wykresie. No i on ustanowił zwyżkowy cel w zakresie od 100 tysięcy do 1 miliona dolarów dla Bitcoina, podkreślając, że Bitcoin wzrośnie co najmniej 5-krotnie. Natomiast tutaj inny analityk CryptoProf wyznaczył cenę docelową dla Bitcoina w wysokości 68 tysięcy dolarów, stosując teorię fal Eliota. No i on uważa, że tutaj Bitcoin ma szansę na powrót do 68 tysięcy dolarów w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Także zobaczymy, tutaj mamy ten wykres właśnie i że powinno nastąpić gwałtowne wybicie, które prawdopodobnie tutaj doprowadzi no, do poziomu nieco niższego niż ostatnie szczyty. Także zobaczymy, jak to będzie. No jeżeli chodzi o takie prognozy, jak tutaj ten prognoza tego plan B, to ja wam powiem coś, że ja uważam, że i możecie mnie nazywać najlepszym analitykiem na świecie, bo to na pewno się sprawdzi. Także moim zdaniem cena Bitcoina będzie się poruszała w szerokim zakresie od 0 do 10 milionów dolarów, proszę Państwa. I możecie stwierdzić, że to na pewno się sprawdzi, także najlepszym analitykiem na świecie zostałem, tak? Także takie przedziały od 100 tysięcy do miliona dolarów, no to można sobie wyznaczać tak samo na zasadzie od 0 do 10 milionów dolarów, tak? Także taką samą to ma wartość. Natomiast tutaj analitycy prognozują powrót Ethera powyżej 1500 dolarów po ogromnym wzroście stakingu. No i tutaj widzimy, że analitycy FX Streets sugerują, że wraz ze wzrastającym zainteresowaniem stakingiem tutaj Ethereum stanie się popularną alternatywą dla form lokowania kapitałów takich jak oprocentowane lokaty bankowe czy obligacje. No i pytanie jest właśnie takie jedno z mojej strony, jak to będzie potraktowane przez tych regulatorów, no bo widzimy, że ten Nexo dostał taką notę, żeby zaprzestał działalności, bo właśnie oferuje oprocentowanie. No i jak tutaj mamy oprocentowanie na sieci Ethereum, no to pytanie, jak tutaj znowu regulatorzy do tego odniosą. A tu widzimy, że giełda FTX pokonała Binance w walce o aktywa upadłego pożyczkodawcy Voyager Digital. No i według oświadczenia Voyager Digital umowa została wyceniona na około 1,4 miliarda dolarów, obejmuje to 1,3 miliarda dolarów wartości wszystkich kryptowalut dostępnych obecnie Voyager Digital, a także 110 milionów dolarów dodatkowego wynagrodzenia. Kolejną informacją jest taką, że tutaj akcje Grayscale Bitcoin Trust nigdy nie były tańsze w stosunku do wartości bazowych zasobów Bitcoina, jakie są w posiadaniu tej firmy. No i różnica tutaj jest większa niż 35% po raz pierwszy od czerwca. No i udziały firmy na akcje są warte 17,27 dolara, a wartość rynkowa każdej akcji wynosi tylko 11,18 dolarów. Także tutaj mamy, widzimy taką rozbieżność. No i ciekawe, jak to będzie dalej wyglądało. Natomiast tutaj jest no naprawdę bardzo, bardzo również ciekawa informacja. Alcala wznawia działalność po wydrukowaniu ponad, uwaga, 3 miliardów dolarów w stablecoinie przez pomyłkę. No i tutaj widzimy, że deweloperzy Alcali prawie, znaczy przez pomyłkę prawie zabili własny projekt,
a teraz przywracają go do życia z pomocą społeczności. No i podsumowanie jest takie, że niektóre projekty blockchain mają do czynienia z hakerami, a inne, takie właśnie jak Alcala, muszą radzić sobie z własnymi programistami. No i tutaj ludzki błąd właśnie kilka tygodni temu prawie zabił cały projekt. Natomiast Australia tutaj, no zobaczcie, jak to idziemy w kierunku Matrixa bardzo szybko, ponieważ Australia wydała oficjalną białą księgę swojego CBDC. Bank Centralny Australii nawiązał współpracę tutaj z DFCRC, aby wprowadzić białą księgę, czyli ten white paper swojej CBDC. No i oczekuje się, że ta organizacja ukończy pilotażową wersję tego produktu finansowego do połowy 2023 roku. Natomiast tutaj widzimy, że czołowy analityk mówi, że zbliża się wyciskanie krótkich pozycji, no i przewiduje wzrosty dla Bitcoina, Ethera i Chainlinka. No i tutaj widzimy, że według Jasona Gepferta inwestorzy wydali 18 miliardów dolarów na opcje sprzedaży i zgromadzili krótkie pozycje o wartości 46 miliardów dolarów na kontraktach terminowych na indeksy. No i to obie te pozycje jakby stanowią rekord. A Michael van de Pop z kolei mówi, że rekordowa liczba krótkich pozycji na tradycyjnych rynkach jest w rzeczywistości byczym sygnałem, ponieważ to sugeruje, że nadchodzi wyciskanie shortów. No i tutaj van de Pop przewiduje rajd na tradycyjnych rynkach, no i spodziewa się, że właśnie także Bitcoin pójdzie w ślady tych tradycyjnych rynków, no i że tutaj właśnie nastąpią wzrosty i będzie wyciskanie krótkich pozycji. Dobra, to wszystko, co miałem do przekazania Wam dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądnięcie tego materiału, no i do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!